Aby mogła dokładnie zbadać Snickersa, zwierzę musi pozostawać w bezruchu. Dlatego będziemy musieli go uśpić. Przygotuję leki i zrobimy mu zastrzyk. Ale cuchnie. W lesie już z daleka czuć, gdzie jest siedlisko jeżozwierzy. Zwierzęta te bronią się nie tylko kolcami. Wydzielają specyficzny zapach, który ma odstraszać drapieżniki. Raczej nie pachną fiołkami. Wydzielają ostry, piżmowy zapach. Kojarzy mi się on z potem. Jest bardzo charakterystyczny. Czas na zastrzyk. Zazwyczaj to Snickers kłuje innych. On ma 40 tysięcy kolców. Jeżozwierze mają masywne ogony, którymi bronią się, gdy czują zagrożenie. Spróbujcie przechylić nieco transporter. Co tu się dzieje? Gdzie ten ogon? Żeby uśpić Snickersa, Michelle musi mu zrobić zastrzyk w ogon. A to nie takie proste. Jest i ogon. Zastrzyk zrobiony. Teraz trzeba poczekać, aż Snickers zaśnie. Przykro mi, staruszku. O matko, co się stało? Coś mi wleciało do oka. Mam nadzieję, że to nie mocz, tylko śnieg. Czy on tam nasikał? Pewnie tak. Snickers nasikał mi do oka. Nachylanie klatki i wchodzenie pod nią to był błąd. Coś pociekło mi po twarzy. Myślałam, że to śnieg, ale poczułam słonawy smak. Ohyda. Istny nektar. Snickers obsikał dr Oakley, więc ona jest już jego. Jeżozwierz w końcu zasnął. Michelle może przystąpić do badania kolczastego pacjenta. Mówiłam, że jest milutki. Ostatni raz badano go prawie 5 lat temu. Teraz to już staruszek, dlatego musimy dokładnie go zbadać. Zaczniemy od osłuchania płuc. Jeżozwierze często zapadają na choroby układu oddechowego. Płuca są czyste. Czas zbadać Snickersa od nosa aż po ogon. Należało mi się. To boli? Samą opuszkę? Tak. Ukłucie strasznie bolało. Nawet znieczulony, Snickers mści się za badanie. Teraz spróbujemy pobrać krew z przedramienia. Michelle nie ma czasu na rozczulanie się nad sobą. Musi pobrać Snickersowi krew. Nie jest to łatwe zadanie. W przypadku jeżozwierzy pobieranie krwi to nie lada wyczyn. To gryzonie. Mają krótkie i grube kończyny. Nie jest łatwo trafić w żyłę. Trudno się wkłuć, gdy zwierzę ma tak grubą skórę. Udało się? Dociśnij gazik. Ma za dużo kolców. Nie kłuj ręki, która cię leczy. Czas na zdjęcia rentgenowskie. Snickers jest bardzo powolny, a to częsty objaw artretyzmu. Trzeba więc to sprawdzić. Ułożę cię na boku. Jak na szpilkach. Czekałam na wyniki rentgena. Łapiecie żarcik? Dzięki zdjęciom Michelle dowie się, w jakim stanie są stawy zwierzęcia. Rzuciło ci się coś w oczy? Na razie nie. Biorąc pod uwagę wiek Snickersa, jest całkiem nieźle. Spodziewałam się zobaczyć coś niepokojącego, ale stawy i kości są w bardzo dobrym stanie. Przepraszam za wszystkie ukłucia. Jak na razie, Snickers jest w doskonałej formie. Dr. Oakley była bardzo zadowolona z wyników badań naszego jeżozwierza. Znowu mnie ukłuł. I to bardzo mocno. To jego zemsta.
Snickers może wrócić do domu.